Poznanie odległego kosmosu i poznanie mikroświata atomów zawdzięczamy badaniom struktury materii. Jak to się stało? Już na początku XX wieku fizycy zauważyli, że strukturę atomów można badać, uderzając w nie rozpędzonymi cząstkami. Ernest Rutherford, strzelając w atomy złota rozpędzonymi cząstkami alfa, odkrył, że gdzieś we wnętrzu atomu jest bardzo masywny obiekt, który nazwał jądrem atomu. A właściwie to skąd Rutherford miał rozpędzone cząstki alfa? Dzięki Marii Skłodowskiej-Curie, która odkryła promieniotwórczy pierwiastek rad. Rad stale emituje rozpędzone cząstki alfa. Naukowcy zauważyli, że im większa jest energia rozpędzonych cząstek strzelających w jądro atomowe, tym więcej można się dowiedzieć o szczegółach jego budowy. Fizycy zapragnęli więc cząstek rozpędzonych do dużo wyższych energii. Zresztą nie tylko fizycy. Okazało się też, że rozpędzone cząstki, takie na przykład jak protony, mogą posłużyć do leczenia nowotworów. Załóżmy, że chciałbym rozpędzić proton. Po pierwsze, skąd go wziąć? Przecież nie mogę go kupić w sklepie. W pewnym sensie możesz, bo przecież możesz kupić butlę z gazem wodorem. Jądrem atomu wodoru jest właśnie proton. Na orbicie krąży pojedynczy elektron. Wystarczy usunąć ten elektron i zostanie nam sam proton. Wystarczy usunąć? Ale jak? W niewielkiej komorze wypełnionej wodorem wywołujemy łuk elektryczny, przykładając wysokie napięcie. Łuk w gazie to nic innego, jak gwałtowny przepływ prądu elektrycznego, któremu towarzyszy lawinowa jonizacja gazu. Jonizacja to oderwanie elektronu od atomu. W tym wypadku oderwanie elektronu od protonu, będącego jądrem wodoru. Potem w polu elektrycznym protony poruszają się w przeciwnym kierunku niż elektrony, więc zostają od nich odseparowane. W ten sposób niewielka chmura atomów wodoru stała się niewielką chmurą protonów. Zresztą nie, skupmy się na razie na jednym protonie. Załóżmy, że ta kulka to proton. Fizycy chcą rozpędzonych protonów. Masz jakiś pomysł, jak go rozpędzić bez dotykania go? Bez dotykania kulki? Proszę bardzo, tak działa równia pochyła. Za wolno. Fizykom chodzi o rozpędzenie cząstek do setek tysięcy kilometrów na sekundę. W świecie atomowym grawitacja to stosunkowo słabe oddziaływanie. Jest lepszy sposób. Jak pamiętasz, proton ma ładunek elektryczny. Racja. Skoro ma ładunek, to można go rozpędzić polem elektrostatycznym. Oto dwie płytki. Podłączamy do nich napięcie z baterii. Plus do jednej, minus do drugiej. Dzięki temu między nimi powstało teraz pole elektrostatyczne. W tym polu umieścimy proton. Jak wiadomo, ładunki jednoimienne się odpychają, a różnoimienne przyciągają. Na dodatni proton zadziała więc siła skierowana w stronę elektrody ujemnej, tej niebieskiej. No brawo! Proton rozpędza się w kierunku elektrody ujemnej. Niestety nasz rozpędzony proton uderzył w elektrodę i w niej ugrzązł. Tymczasem obiecaliśmy go fizykom, którzy czekają w sąsiednim laboratorium. Zróbmy w tej elektrodzie mały otwór, przez który rozpędzony proton przeleci dalej. No ale przecież on i tak wtedy skręci w stronę tej elektrody, bo ona go przyciąga. A strzelałeś w dzieciństwie z procy? Guma w procy jest przywiązana do dwóch widełek procy. Jeśli napięcie obu części gumy jest takie samo, to rozpędzony pocisk przelatuje dokładnie między widełkami procy. Nie uderza w nie, tylko poleci dalej. Podobnie tutaj. Rozumiem. Jeśli pole elektrostatyczne tej elektrody będzie równomierne, to rozpędzony proton przeleci przez ten otwór na drugą stronę, a dalej już poleci w żądanym kierunku. No, chyba że coś go zatrzyma. Co masz na myśli? Na przykład atomy gazów powietrza.
żeby tak się nie stało, najlepiej całe to rozpędzanie robić w komorze próżniowej. Racja. I do kolegów fizyków te protony też wyślemy rurą próżniową. Nie będzie strat prędkości. Będą zadowoleni. Tak, zobaczysz, że po godzinie pomiarów zadzwonią, że energia protonów jest dobra, ale teraz chcieliby większej. Co zrobisz? Oto moja tajna broń. Zwiększam napięcie na elektrodach. Nieźle. A teraz oni chcą jeszcze trochę więcej. Mówisz, masz. Nastąpiło wyładowanie. Na elektrody nie możemy podać aż tak wielkiego napięcia. Lepiej przyspieszać etapami. Czyli jak? Po prostu za naszymi elektrodami stawia się kolejne elektrody, kolejne człony przyspieszające. W ten sposób powstał nasz kilkuczłonowy przyspieszacz. Strzela protonami jak proca. Przyspieszacz to z angielskiego akcelerator. Ponieważ poszczególne człony ustawione są w linii jeden po drugim, nazywamy go akceleratorem liniowym. Na świecie pracuje obecnie wiele takich akceleratorów. Trochę duży ten wynalazek. Nie mieści się w małym laboratorium. Amerykanin Ernest Lawrence zaproponował inny sprytny sposób przyspieszania. Popatrzcie na tą zabawkę. Tutaj przyspieszanie następuje po okręgu, po kole. Koło to po grecku kiklos. Dlatego taki rodzaj przyspieszacza nazywano cyklotronem. Dobra, dobra. Jak zmusić proton, żeby biegał po kole? Nie można go przecież przywiązać do środka koła sznurkiem. A co trzeba by zrobić, żeby lecący prosto proton zaczął skręcać? Musiałaby na niego zadziałać jakaś siła. Prostopadła do kierunku lotu. Zastanówmy się, skąd wziąć taką siłę. Wiem. Może pamiętacie ze szkoły takie doświadczenie. Mamy magnes podkowiasty. No więc mamy magnes podkowiasty. Te jasno-niebieskie linie to pole magnetyczne wytwarzane przez nasz magnes. W tym polu umieszczamy przewód elektryczny wygięty w postaci takiej jakby huśtawki. Gdy załączymy prąd, przez przewód popłyną ładunki elektryczne. Zauważyliście, co się stało? Na przewód zadziałała jakaś siła, która wypchnęła przewód poza pole magnesu. Przez ten przewód płyną ładunki elektryczne. Pole magnetyczne sprawia, że działa na nie siła prostopadła do kierunku ich ruchu. To ona odchyla przewód. To siła elektrodynamiczna. Ta sama, która napędza silniki elektryczne. A zatem, jeśli ładunki dodatnie, na przykład protony, poruszają się w kierunku V, w polu magnetycznym, którego kierunek zaznaczamy B, to zadziała na nie siła F, zakręcająca tor lotu ładunku. Jeśli proton porusza się w polu magnetycznym cały czas, to ta siła działa cały czas. W rezultacie będzie on cały czas skręcał. Będzie się więc poruszał po okręgu. Jego promień zależy m.in. od prędkości protonu. Im prędkość większa, tym okręg szerszy. Wiemy już, jak zmusić protony, by biegały po okręgu. Czyli twórca cyklotronu postawił jednak na pole magnetyczne. Nie. Lawrence wykorzystał równocześnie pole magnetyczne do tego, by zmusić jony do ruchu po okręgu, a pole elektrostatyczne do tego, by je rozpędzać. Po kolei. Najpierw pole magnetyczne. Dla wygody wytworzymy je elektromagnesami. Gdybyśmy teraz wpuścili tu poruszający się proton, będzie on poruszał się po okręgu ze stałą prędkością. Ten górny magnes nam trochę zasłania. Zrób coś, żeby stał się przeźroczysty. Mamy więc ruch po okręgu, ale to jednak jeszcze nie przyspieszanie. Czas na nasze elektrody,
aby wytworzyło się przyspieszające pole elektrostatyczne, przyłóżmy do nich napięcie. Zaczekaj. Przecież w płaskiej elektrodzie trzeba zrobić otwór. Inaczej proton w niej ugrzęźnie. Zrobimy to jeszcze sprytniej. Patrz. Elektrody mają kształt wydrążonej litery D. Takie elektrody nazywamy fachowo duantami. Zrobiło się miejsce do przelotu protonu, a co ciekawsze, ten kształt elektrod nie zmienia rozkładu pola elektrostatycznego. Nadal przyspieszanie odbywać się będzie tylko w tej szczelinie między dwoma duantami. Zajrzyjmy do ich wnętrza. Gdzieś w szczelinie między duantami umieszczamy proton. Gdy do elektrod podłączymy napięcie, wytworzą one pole elektrostatyczne. Pod wpływem tego pola proton zacznie swój przyspieszony lot w stronę elektrody naładowanej ujemnie, czyli tej niebieskiej. Oczywiście po lekkim łuku, bo wszystko dzieje się w polu magnetycznym elektromagnesu. Mam pomysł. Zróbmy tak, żeby nasz proton rysował za sobą swój ślad. Wyraźniej wtedy zobaczymy ten łuk. Proponuję też zatrzymywać obraz, gdy sprawy dzieją się za szybko. Teraz rozpędzony proton wpada do wnętrza duantu, gdzie pola elektrostatycznego już nie ma, więc tam już nie będzie przyspieszał. Jednak nadal jest w polu magnetycznym, więc cały czas zakręca. Dlatego po łuku okręgu zawróci w stronę szczeliny między duantami. Oj, zaraz będzie kłopot. Nasz proton zbliża się do szczeliny, a przecież tutaj zacznie się hamowanie. Przecież musi teraz lecieć w stronę elektrody o ładunku dodatnim, czyli takiej, która go odpycha. Stracimy to przyspieszenie, które udało nam się zyskać. A było tak pięknie. Nie, my będziemy sprytniejsi. W trakcie, gdy proton jest jeszcze we wnętrzu tego prawego duantu, zamienimy napięcie na duantach. Kierunek pola w szczelinie zmieni się na przeciwny. A, czyli gdy teraz proton doleci do szczeliny, to wpadnie w pole przygotowane tak, żeby go znowu przyspieszało. Tak jak w tym bujanym modelu, który przedtem pokazywałeś. Ten bujany model powinien wyglądać raczej tak. No jasne, przecież przyspieszanie odbywa się tylko w szczelinie. W rezultacie przejścia przez szczelinę proton przyspieszy jeszcze bardziej, a dalej wleci do tego lewego duantu, gdzie znowu zacznie zawracać po łuku okręgu. Tak, ale zauważ, że teraz proton ma większą prędkość niż przedtem, zatem teraz łuk będzie nieco szerszy. To zrozumiałe. Gdy jedziemy rowerem wolno, to możemy zrobić dość ciasny zakręt. Jeśli pojedziemy szybciej, to tak ciasnego zakrętu zrobić się już nie da. Trzeba pojechać szerszym łukiem. Zanim nasz proton znowu doleci do szczeliny między duantami, my sprytnie w odpowiedniej chwili znowu zmienimy napięcie na duantach. Wpadnie więc w pole elektrostatyczne, które go znowu przyspieszy i tak dalej. Jak widzę, cała sztuczka polega na sprytnym zmienianiu kierunku napięcia na duantach. No ale proton porusza się coraz szybciej, zatem trzeba będzie zmiany napięcia robić coraz częściej. Kto by nadążył? Otóż nie. Zauważ, że proton co prawda leci coraz prędzej, ale z drugiej strony za każdym obiegiem spirali ma coraz większą drogę do pokonania. Te dwie rzeczy się więc równoważą. Zmiany napięcia wystarczy robić ze stałą częstością. Nazywamy ją częstotliwością cyklotronową. No dobrze. Załóżmy, że nasz proton wykonał już wiele obiegów i zbliża się do brzegów duantów. Co wtedy? Gdzieś przy brzegu powinniśmy go przechwycić, odchylając lekko jego lot. Najlepiej umieścić tu elektrodę, która dodatkowym małym polem elektrostatycznym przyciągnie przelatujące w pobliżu protony i odchyli je tak, by wpadły do rury zwanej jonowodem. To tym jonowodem dostarczymy protony do hal eksperymentalnych fizyków czy do stanowisk terapeutycznych medyków. A sam cyklotron, jak to wygląda w praktyce? W naszym instytucie mamy ich dwa. Pokażę Ci nowszy. To cyklotron C230. Najważniejsze części są na parterze tego budynku.
Tu jest sterownia cyklotronu, gdzie operatorzy czuwają nad parametrami pracy cyklotronu. Sam cyklotron znajduje się za tymi drzwiami. To, co widzimy, to jarzmo cyklotronu. Rozumiem, że komora z duantami znajduje się we wnętrzu. Można ją zobaczyć, gdy czasami podnosimy górną część w celach konserwacji. Duanty mają średnicę 2 metrów. Pod spodem jonizujemy wodór i otrzymany protonem wprowadzamy w to miejsce w środku. Gdy dostają się one w pole tego wielkiego magnesu, a także w pole elektrostatyczne między duantami, rozpoczyna się proces ich przyspieszania. Zaraz, zaraz. Przecież tu jest więcej niż jedna szczelina do przyspieszania. Widzę. Dwie. Tak jest lepiej, bo w trakcie jednego krążenia proton przyspieszany jest nie 2 razy, ale 4. Sprytne. A czemu te szczeliny mają taki wygięty kształt? Pamiętaj, że przyspieszamy nie jeden proton, ale pewną grupę. Dzięki takiemu kształtowi szczelin ta grupa trzyma się razem w postaci zwartej paczki. Mniej więcej po 1000 okrążeniach grupa ta dociera do brzegów duantów, gdzie następuje skierowanie do rury zwanej jonowodem. Wiązka protonów pobiegnie dalej jonowodem i tak dostarczymy ją kolegom fizykom. Dalej to proste. No właśnie nie. Jonowodem leci cienka wiązka protonów, ale przecież dodatnio naładowane protony nawzajem się od siebie odpychają. Czyli jeśli o to nie zadbamy, to na końcu jonowodu wiązka będzie szeroka jak miotła. Na torze lotu wiązki protonów stoją więc soczewki, które ją znowu skupią do oczekiwanych rozmiarów. Soczewki? Soczewki magnetyczne. Skupiają wiązkę za pomocą pola magnetycznego. Czyli jeśli jakiś proton odleciał zbyt daleko od osi lotu, to polem magnetycznym kierujemy go w stronę osi wiązki. A jak to się robi? Soczewka magnetyczna, zwana kwadrupolem, to 4 magnesy ustawione w formie krzyża. Oczywiście my wolimy to robić za pomocą elektromagnesów. Załóżmy, że jonowodem leci taka grupa protonów. Popatrzmy na nią dokładnie z tyłu. Jak widać, te protony są już trochę od siebie oddalone. Teraz wlatują do naszego kwadrupola. Jego pole sprawia, że grupa zacieśnia się w osi poziomej. No ale niestety trochę się popsuła w osi pionowej. Zobacz, co się stanie, gdy tuż za tym kwadrupolem ustawimy drugi, ale obrócony o 90 stopni. Aha, ten drugi kwadrupol, to co do niego doleciało, zacieśnia teraz w osi pionowej. Oto jak kwadrupole wyglądają na rzeczywistym jonowodzie. Zatem wiemy już, jak skupiać wiązkę, jeśli nam się rozogniskuje. A co to za urządzenie? Wygląda jak kolejny kwadrupol, ale... To magnesy korygujące. Dzięki nim możemy całość wiązki przesuwać trochę na boki, lub trochę w górę i w dół. A dalej? Co to, znowu soczewki magnetyczne? Przecież już raz skupialiśmy wiązkę. Ale protony odpychają się od siebie cały czas. Na ciągłe pilnowanie rozmiarów przekroju wiązki jesteśmy więc skazani. No dobrze. Teraz problem w tym, że nasza wiązka wcale nie leci w stronę hali pomiarowej fizyków. Jak wiesz, tor lotu wiązki można zakrzywić za pomocą pola magnetycznego. Robią to właśnie te magnesy zakrzywiające. A nawet 2 plus 2 magnesy, bo zakręt ma być pod dużym kątem. Zauważ, że między nimi znowu są soczewki magnetyczne. Jasne. Chodzi przecież o to, żeby wiązka doleciała skupiona do klienta, czyli do fizyków, którzy kierują ją na próbkę swego ukochanego pierwiastka. Albo do medyków, kiedy precyzyjnie mają trafić w określone komórki nowotworu. A co to za urządzenie? Wchodzi do niego nasz jonowód, a wychodzą z niego 2. To taka jakby zwrotnica. Elektromagnes, którym możemy wybrać,
czy skierować dziś wiązkę do fizyków, czy do medyków. Za tą ścianą znajduje się hala pomiarowa fizyków. W tej komorze próżniowej odbywają się zderzenia protonów z wybranymi atomami, co pozwala badać strukturę ich jąder. A za tamtymi ścianami odbywa się terapia pacjentów z nowotworami. To są urządzenia, które pozwalają skierować wiązkę na nowotwór pod dowolnym kątem i wtedy niby guma do mazania niszczą komórki nowotworowe. Musimy o tym kiedyś porozmawiać. To tematy na oddzielną, fascynującą opowieść. Opowieść o tym, jak za pomocą rozpędzonych cząstek można odkrywać tajemnice struktury materii. I opowieść o tym, jak wybiórczo można niszczyć komórki nowotworowe. Opowieść o potędze myśli ludzkiej. To fascynujące być naukowcem i uczestniczyć w tej niezwykłej przygodzie poznawania świata.